a będzie można je pobierać dłużej. No, żaden inny powód za tym nie stoi. Ja tylko się zastanawiam. Chodzi o to, żeby płacić krócej i żeby nam się więcej uzbierało, bo teraz w nowym systemie przecież nam się... Ale gdyby pan coś dał powiedzieć, to było miłe. Ale to brutalne, jeśli pan przytakuje, że tak jest i potwierdza pan tak, to. Bo tak jest, oczywiście, że tak jest. Tak jest, że będziemy zarabiali dłużej, a wypłacać nam się będzie krócej, tak. Ale za to więcej. W związku z tym ostatnie lata naszego życia będą weselsze. Ci, którzy dożyją, ale dobrze, ja protestuję... a jeśli wydłużymy ten wiek emerytalny, na przykład, to jest jedna z tych reform, która ma być... To jest nie do uniknięcia, szczególnie dla kobiet jest nie do uniknięcia. A co będzie z bezrobotnymi? W przyszłym roku 400 tysięcy ma ich przybyć. To co w takim razie? Problem, tu z jednej strony kolejka bezrobotnych, a z drugiej strony mamy starszych ludzi, którzy mogą zapracować na emeryturę, ale mamy też tych młodszych, którzy się absolutnie deprawują, nie mając pracy, są zdesperowani i co? I też biorą zasiłki, tak? Taka jest też prawda, że rzeczywiście trzeba patrzeć na dwie różne strony tego medalu. Z jednej strony trzeba jednak dążyć do tego, żeby gospodarka się rozwijała i tworzyła miejsca pracy. Wtedy będzie wchłaniała tych ludzi. Jeżeli będziemy tak postępowali jak w tej chwili, to nie będzie wchłaniała. A z drugiej strony niestety postęp medycyny jest nieubłagany. Będziemy żyli coraz dłużej. Demografia jest taka, jaka jest. Niż demograficzny będzie... Trudno będzie nas starych utrzymać temu niżowi. No w związku z tym musimy niestety przedłużyć te emerytury. To jest nieuniknione. Z tym, że od razu trzeba powiedzieć, że nie muszą się martwić ci, którzy mają ponad 40 lat, bo ich to nie dotknie. Znaczy, zobaczymy, jak to będzie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo nie do końca mnie osobiście przekonuje ten argument, że jeśli by ludziom dać pieniądze do ręki, to oni by nie wiedzieli, co z tym zrobić. Ludzie doskonale wiedzą. Na przykład czytaliśmy dopiero niedawno i słyszeliśmy w mediach, że tysiące drobnych przedsiębiorców to rejestrują gdzieś tam sobie fikcyjnie firmy, żeby płacić ten mniejszy ZUS. W ten sposób tutaj oszczędzają. 20% ludzi będzie wiedziało. ZUS traci, nazywa to szwindlem, prawda? Znaczy, chyba wiedzą. Ludzie doskonale wiedzą, oczywiście popełniają błędy jak każdy, ale ZUS popełnia jeszcze gorsze błędy i powoduje taką sytuację, że właśnie składuje mu się milion złotych, a zostają z tego grosze. Ale ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jeszcze... Z tymi groszami, naprawdę jak się przeliczy, to nie jest aż tak. No, ale dobrze. Ale chciałem tylko wspomnieć o jednej rzeczy, bo mówi się coś o składkach. Tymczasem jakby po raz kolejny z tego mojego środowiska pada takie przypomnienie, że ZUS jest w 100% firmą, z wyjątkiem tego drugiego filaru, ale to też powiedzmy jest różnie, redystrybucyjną. Czyli ZUS, nie ma czegoś takiego, że ludzie, którzy kiedyś płacili na ZUS, to te pieniądze gdzieś są. Ich nie ma. Pieniądze, ZUS jest finansowany tylko i wyłącznie z bieżących wpłat plus dotacji budżetowej. A tamte gdzie są? Pod dywanem gdzieś? Nie, nie ma ich. Zostały wydane. Po prostu tych pieniędzy nie ma. Nie, to jest system repartycyjny. Wtedy rzeczywiście jest ten pokoleniowy. Pan to nazwał, a ja powiem, że pokoleniowy, że nowe pokolenia składają się na właśnie na te emerytury. Taka jest prawda. Ale żeśmy 10 lat temu od tego systemu przecież odeszli. Mamy teraz konta, mamy teraz kapitały na tych kontach i te kapitały teoretycznie powinny zarabiać. Ja jeszcze jedno chciałam. No skoro my byśmy tak nie wiedzieli, co z tymi pieniędzmi zrobić, to ja mam pytanie, panie Piotrze, to skąd Japończycy wiedzą, co zrobić z tymi pieniędzmi i mają taką godną emeryturę? Świat zwiedzają właśnie dopiero wtedy, kiedy idą na emeryturę, bo mają czas. Wcześniej pracowali, odkładali, ale te pieniądze przyniosły im zysk. Ja bym powiedział w ten sposób. Nie znam systemu emerytalnego Japonii. Przed programem poczytałem o różnych systemach japońskich, akurat tam to minęło. Tam się po prostu odkłada na własną emeryturę. Być może po prostu to społeczeństwo samo jest inaczej wykształcone. To jest możliwe. No, u nas mówi pan doktor, że Polacy by wiedzieli. No, Polacy przecież walczą przeciwko maturze z matematyki. Polacy nie lubią matematyki. Polacy w większości swojej olbrzymiej nie potrafią liczyć. Tak naprawdę. Czyli to jest problem, owszem, te 20%, te 20% rzeczywiście da sobie radę. Ci przedsiębiorcy, o których pani redaktor mówi, da sobie radę, na pewno. Ta reszta to lepiej, żeby patrzyła, jak te instytucje przejadają. Ta reszta by dała nas w 100%. Proszę zauważyć, jak ktoś wygrywa większą kwotę w Totolotka na przykład. To, co się dzieje, nie potrafi tym zarządzać. Ja tego typu argumentacje słyszałem wielokrotnie i ona mi zawsze zadziwia, bo tak naprawdę na czym ona polega? Ona polega na tym, ci ludzie nie dają sobie rady, więc zabierzmy im jeszcze 800 zł.
mam do pana pytanie, czy ten człowiek sobie da radę, jak ma te 800 zł, czy jak nie ma? I przez całe życie jest obciążany, a przed osiągnięciem emerytury umrze. Pytanie wydaje się być proste. To jest naprawdę, pytanie wydaje się być proste, ale jak mu nie zabierzemy tych 800 zł, to on je oczywiście wyda, będzie się lepiej czuł. Po czym, załóżmy, że nie mamy takiego systemu państwowego. Wszyscy sobie oszczędzają, wszyscy dostają te swoje pieniądze. Bardzo byłbym zadowolony, bo ja bym wiedział, co z nimi zrobić. Więc ja bym był przeciwko ZUS-owi w swoim indywidualnym przykładzie. Ale tylko indywidualnym, jeżeli chodzi o społeczeństwo, to jestem za. Dlaczego? Dlatego, że jakby ludzie doszli do tego wieku emerytalnego, przestali pracować, to my byśmy musieli sobie kupować czołgi, zatrudniać armię, bo musielibyśmy się bronić przeciwko biedakom. Taka jest prawda. A panie Piotrze, no, mnie się wydaje, że przyjmując taką argumentację, ona oczywiście nie jest tylko pańską argumentacją, ale wielu ekspertów również ją podnosi, więc ja się też tak zastanawiam. No skoro tak, to może lepiej rzeczywiście byłoby wydać te pieniądze w czasie życia i przynajmniej dobrze sobie żyć, niż oddawać ZUS-owi. 65 lat i eutanazja. A co jest teraz? No nie, no nie eutanazja. W wielu wypadkach te emerytury są głodowe. Oczywiście nie eutanazja, absolutnie, ale one są absolutnie nieadekwatne do naszych składek. Jak powiedział w ten sposób? Za milion złotych można mieć dobre mieszkanie w centrum Warszawy. Są teraz takie projekty emerytury opartej o hipotekę mieszkania, więc to byłby naprawdę świetny pomysł. Jeżeli ktoś naprawdę nie ma jakby takiej możliwości, żeby coś odłożyć, to ma zawsze możliwość spieniężenia tego swojego majątku, który przez całe życie wypracował. A w sytuacji istnienia ZUS-u z tego majątku nie zostaje nic. To co poradzić tym, którzy są zaniepokojeni, bo Polacy są podzieleni w tej opinii. Skąd się wziął ten milion złotych, panie doktorze? Ja powiem, teraz mamy 95 tysięcy złotych z groszami, do których płaci się składki ZUS-owskie. Około 20% jest to 19,52 z tych składek. To jest 19 tysięcy rocznie, czyli co? 50 lat będę zarabiał i to 95 tysięcy złotych rocznie? No przecież tak ludzie nie zarabiają. Skąd pan wziął ten milion? Wie pan, to jest... On jest wymyślony, to jest wydumany. 19 tysięcy, niech pan sobie przeliczy, przy procencie składanym podwaja się co 6 lat. Niech pan sobie jeżeli bym zarabiał rzeczywiście 19 tysięcy... Dyskusja gorąca, ja chciałam poradę dla milion. No to jest matematyka. No, chciałam, żeby panowie coś poradzili tym, którzy są zaniepokojeni, a są zaniepokojeni, bo pytanie nasze brzmiało, czy ZUS jest nam potrzebny i zgadnijcie panowie, ile osób odpowiedziało tak? Ile procent? 30. 11% powiedziało tak, proszę, byłem optymistą. Reszta uważa, że do nie. I wydać. Znaczy jest... I wydać na tych. Recepta jest prosta. Reszta uważa, że nie. Trzeba inwestować we własny majątek, we własne dzieci i w stabilne rządy. Jeżeli się ma co inwestować, trzeba inwestować oprócz ZUS-u. To się zgadzam. I tutaj się zgodzimy na pewno, prawda? Jeżeli się ma co inwestować, oprócz ZUS-u trzeba dbać o własną starość. Z zaniepokojeniem o naszą emeryturę i naszą starość żegnam bardzo panów i dziękuję. Dobra. Tomasz Zomer i Piotr Kuczyński. A my zmieniamy temat. Już w piątek w irlandzkim głosowaniu...